miejscówka na działkę trochę troszeczkę inna niż u nas w Polsce, prawda? Z takim widoczkiem. MZM0, gdzie można pewnie się przebrać, przespać, a może coś zjeść. Powiedz jeszcze, ile zapłaciliśmy za te dwie? Zresztą sami widzicie. Witajcie w nowym vlogu. Cześć. Dzisiaj jesteśmy w miejscowości Jadria. Tak, taka nieoczywista destynacja. Turystyczna, niedaleko Szczebelnika. Mała miejscowość, ale bardzo urocza. Tak, jeżeli ktoś nie chce widzieć dużo, dużo osób w sezonie i denerwują go tłumy turystów, to tutaj można przyjechać. Co prawda, tutaj w tym miejscu będzie taka plażyczka i nad niej jest bardzo dużo osób, ale jak pójdziecie cały czas prosto, 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 a potem w prawo, no to Wam pokażemy, co tam się będzie wydarza. Tam jest dopiero pięknie, ale to za chwileczkę. Idziemy. Plaża tutaj to taki drobny żwireczek. Jest łagodne, przynajmniej przez około 10 metrów zejście do wody i jesteście w takiej zatoczce. Zobaczcie, ile drzew dla osób, które potrzebują cienia w trakcie upałów. Bardzo fajna opcja. Za mną widać twierdzę Świętego Nikolasa. Jest to jedna z twierdz niedaleko Szybenika. Można się do niej dostać, jakbyście kiedyś wynajęli sobie jakąś łódkę albo jakimś rejsem. Jadria uważana jest za miejscowość wypoczynkową mieszkańców Szybenika. Zobaczcie, tu jest jeden z domków kempingowych, a domy mieszkalne są w tamtym kierunku. Tam w oddali widzicie? Widać Szybenik. I teraz zobaczcie, wychodzimy stąd, idziemy dosłownie może ze 100-200 metrów i zobaczycie, że pejzaż, krajobraz się zmieni. Będzie zupełnie inaczej to wyglądało i nie będzie takiej spokojnej wody. Już będą takie fale, takie bardziej pełne morze. Zaraz tam dojdziemy, to zaraz Wam pokażemy. Na działkę trochę troszeczkę inna niż u nas w Polsce, prawda? Z takim widoczkiem. Pełne morze, a tam zobaczcie, jakie fajne przebieranie. Okazuje się, że to nie są przebieralnie, to są, słuchajcie, takie komórki turystyczne, takie coś takiego, jak i wypoczynkowe, także to jest takie MZM0, gdzie można pewnie się przebrać, przespać, a może coś zjeść. To są prywatne. Śmiesznie wygląda tutaj.
No i usiedliśmy sobie tutaj w takiej restauratyce, kawiarence bardziej, na kawkę. I zobaczcie, jaki właśnie tu jest świetny widok. O. Taki jest ten widok. Więc naprawdę fajne miejsce, a tam, słuchajcie, jak widać z tamtej strony, ciągnie się bardzo długa plaża. I właśnie tam, jak byliśmy w sezonie, no to nie było za dużo osób. Tak, nie było dużo osób. Tak. Tam w tym pierwszej lokalizacji rzeczywiście było dużo osób w sezonie, ale jeżeli będzie Wam się chciało zostawić samochód i przejść, no teraz to już tak z 400 metrów przeszliśmy, to naprawdę przy takim widoku bardzo długa plaża, która chyba się ciągnie i ciągnie, przynajmniej ten kilometr tam, w tamtą stronę. Warto przyjechać. Teraz kawka z widokiem. Kawka przepyszna, jak zwykle w Chorwacji, strzona w krajach południowych, woda mineralna do kawy. A powiedz jeszcze, ile zapłaciliśmy za te dwie? 3 euro. Wzdłuż tej pięknej plaży właśnie ciągną się domki, więc jeżeli, zaraz Wam pokażemy, chodźcie o, z tej strony i one się ciągną aż tamtą stronę, więc jeżeli znajdziecie jakąś fajną kwaterę, to naprawdę ta miejscówka jest warta spędzenia wakacji. Zresztą sami widzicie, kwatera, 10 metrów, plaża. Wróciliśmy z powrotem już do tej zatoczki. Mamy nadzieję, że słyszycie, że już teraz tutaj w ogóle nie wieje. Dlaczego? Jesteśmy z drugiej strony, także już nie wieje, już nie słychać tego wiatru. Jest bardzo przyjemnie. I z tego miejsca już się chcemy z Wami pożegnać. Było nam bardzo miło, że z nami byliście w Jadrii, bardzo fajnej miejscówce na wakacje i nie tylko na wakacje. Dzięki za wszystko i do zobaczenia w kolejnym vlogu. Nie zapomnijcie też, jeżeli Wam się podobało, dawać łapkę w górę i prosimy Was o subskrybowanie naszego kanału. Może coś tam jeszcze ciekawego będzie. Tak.